I to jest bardzo ważne, bo to nie dotyczy tylko Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce. To dotyczy każdej samorządowej, państwowej instytucji, organizacji. Ostatnio dało nam to w twarz ekobójstwem na odrze. Znaczy, organy, jak się teraz dowiadujemy, już wiedziały, że coś się dzieje miesiąc temu. I tak naprawdę poskutkowało to tylko tym, że ukrywały, zamiatały spra sprawę pod dywan, dopuszczały do Odry wody ze zbiorników retencyjnych. Ale tak naprawdę my do tej pory nie wiemy co, skąd i kiedy. To jest straszne. A tak naprawdę Larum wznieśli wędkarze. To jest okropne. Do z czego to się bierze? W mojej opinii z tego, że tak naprawdę zniszczony został w Polsce pracownik i godność pracownicza. Znaczy, ej, ludzie, jak Adrian Sandberg napisał e, informację o tym, że osoby, które dbają o rzekę, tak bezpośrednio, wiecie, chodzą i, nie wiem, biorą próbki, badają, co tam znajdą w wodzie, zarabiają po 2700, e, a ich wszyscy szefowie wymiatani i domiatani polityczną e, miotełką co wybory, nie znają się totalnie na tym co robią. A ci ludzie, którzy się znają, którzy to robią, tak właściwie są pozbawiani godności i przez finanse i przez to, że nie mają żadnego wpływu na to jak te instytucje są zarządzane. I tak naprawdę to o czym rozmawiamy i z czym wiecznie mamy problemy w Polsce, sprowadza się do tego, że ktoś tam na górze ma wiedzieć, a on nie wie totalnie nic, bo się na tym nie zna. I, i wszystko jest okej, okay, i, i nam się mówi, że no wszyscy politycy tak robią, każdy rząd tak robi, to trzeba zmienić. To Wiecie, to się nigdy nie wydarzy. To znaczy, nigdy nie będzie rządu, żeby nie wiem, kto go tworzył nawet jak wygra partia razem, będzie miała 170% poparcia i tak dalej. To i tak to się nie wydarzy, że, że ktoś na górze w Warszawie będzie wiedział i pływał, nie wiem, do każdego jednego kubeczka z wodą i wiedział, co tam się dzieje. My, my potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego, takiego realnego, opartego na godności pracowniczej i na współdziałaniu z organizacjami na dole, takimi zwykłymi ludzkimi, wędkarzami, kurczę, ekologami, Pracowni, nie wiem, członkami społeczności tych na dole. To jest ważne i tylko to nas ochroni, jakoś poustawia nam ten kraj z powrotem na nogi. Ja nie widzę innej drogi, i o to musimy wspólnie zawalczyć i znowu Wasz głos się liczy. Dbajcie o niego i walczcie o niego, gdyby nie Wy, gdyby nie wędkarze i gdyby w ogóle nie ludzie, nic byśmy nie mieli i nic by nie było.